Witam wszystkich serdecznie, tutaj Anna, Astro Tarot Prime. Dzisiaj mam dla Was specjalne czytanie na listopad, bo zbliża się do nas bardzo ważny nów w Skorpionie. I ten nów jest bardzo, ale to bardzo ważny, jeżeli chodzi o listopad. I postanowiłam, że zrobię dla Was takie specjalne czytanie, ale najpierw muszę to zrobić, więc jest podana czasówka. Jak ktoś nie ma ochoty słuchać moich podziękowań dla Was za to, że Wy tutaj jesteście i przede wszystkim za te przepiękne komentarze, które pojawiły się pod czytaniami na wejście Plutona w ruch prosty, naprawdę bardzo, to bardzo dziękuję. Więc jak ktoś nie chce tego słuchać, to jest podana czasówka i bardzo proszę przejść do tych czytań, które Wam tutaj w tym filmie odpowiadają. Natomiast ja będę tutaj dziękować właśnie za te przecudowne komentarze przy prognozach na wyjście Plutona w ruch prosty. I to naprawdę, słuchajcie, po prostu przekroczyło moje najśmielsze oczekiwanie. Naprawdę bardzo, ale to bardzo dziękuję, że dzielicie się swoimi osobistymi historiami, osobistymi przeżyciami, że opisujecie dokładnie, nawet z datami, tranzyty, jakich doświadczaliście, właśnie przede wszystkim tych planet społecznościowych, te tranzyty, które właśnie dotykały Waszych ważnych punktów w kosmogramach natalnych i które aspektowały Wasze natalne planety. No to jest naprawdę, słuchajcie, to jest tak wspaniałe dla astrologa. Uwierzcie mi, to bardzo, ale to bardzo pomaga w pogłębianiu mojej wiedzy na temat właśnie planet, znaczenia planet pokoleniowych, jak bardzo potrafią mocno wpływać na nasze życie. I Wy jesteście tego tutaj dobitnym przykładem, żebym ja po prostu widziała, w jaki sposób jednak niektóre te planety społecznościowe potrafią mocno nas wszystkich doświadczyć. I to też tak naprawdę bardzo mocno wpływa na to, żebym ja mogła przygotowywać kolejne specjalne czytania, żeby uwzględniać tranzyty tych planet, które stawiają przed nami bardzo konkretne wyzwania i żeby się przygotować do tych wyzwań. To właśnie, z czym Wy się dzielicie tutaj, to jest właśnie niesamowita wiedza do tego, aby zebrać to i wyciągnąć z tego właśnie jakiś wspólny mianownik. Naprawdę za to mam największy szacunek do Was i jeszcze raz bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję za to ze szczerego mojego serduszka. Więc to są podziękowania. Także naprawdę jeszcze raz wielkie, wielkie dziękuję. Bardzo, ale to bardzo to doceniam i naprawdę jestem też tak miło zaskoczona, że Wam się podoba ten mój kanał i sposób, w jaki go prowadzę i te czytania, w jaki sposób robię i to połączenie tej astrologii z kartami. No naprawdę, słuchajcie, bardzo mnie to cieszy, że Wam się to podoba, że otrzymuję tutaj komplementy, że jest to inny kanał niż te wszystkie tutaj. Wiecie, no wyróżnić się na tle konkurencji, no to naprawdę to jest niełatwe zadanie, a tutaj takie komplementy otrzymuję, że na mój kanał zdecydowanie się wyróżnia. Także no naprawdę, naprawdę bardzo dziękuję. Zatem to, co dzisiaj dla Was przygotowałam, to jest taki specjalny przekaz, taki krótki przekaz dotyczący tego, co będzie się działo w listopadzie. No, bo to jest bardzo, ale to bardzo szczególny czas właśnie w naszym życiu. No to po pierwsze, bo no, to pierwszy listopad przede wszystkim. Natomiast również jest to ważny miesiąc, jeżeli chodzi w ogóle o przemianę w naszym życiu. Zatem zapraszam serdecznie, proszę się rozsiąść wygodnie i zaczynamy przekaz specjalny dla wszystkich znaków zodiaku na miesiąc listopad 2024. Listopad to jest jedyny miesiąc, taki miesiąc pełen naładowanych w nas emocji,
No bo po pierwsze mamy Dzień Zmarłych, zatem przypominają nam się wszyscy ci, którzy odeszli, oraz jest to miesiąc przede wszystkim rządzony przez znak Skorpiona, zatem mamy tutaj dom ósmy. No więc będzie to niełatwy i dosyć trudny miesiąc, bardzo taki złożony, gdzie jesteśmy podatni bardzo na wszelkiego rodzaju bodźce z zewnątrz, o wiele bardziej. Po drugie, domem ósmym rządzi również Pluton, a ten z kolei, jak już na pewno wiemy i pamiętamy, zmienia znak. I to właśnie w listopadzie. Dlatego pierwsze dni listopada, po pierwsze, mogą przynieść nam bardzo duże emocji, bo konstelacje na niebie będą bardzo konkretnie się ustawiać wobec naszych kosmogramów natalnych. I najważniejszą informacją jest tutaj takie przesłanie, że ci z Was, którzy przede wszystkim będą działać, odważnie i zdecydowanie, mogą całkowicie przejąć kontrolę nad kształtowaniem dalszych wydarzeń o wiele konkretniej, o wiele silniej niż dotychczas. Ten miesiąc, ze względu właśnie na zmianę znaku przez Plutona, wyznacza dla nas wszystkich nowy kurs dla właśnie procesu transformacji i nie tylko dla nas samych, ale też w ogóle globalnie dla całego społeczeństwa. No a to, co globalne, no to dotyczy też indywiduum. Dlatego, tak jak prawie w ogóle od powstania tutaj mojego kanału, ja właśnie nie miałam czasu na opracowywanie prognoz miesięcznych, no o tygodniowych to już nie wspomnę, właśnie ze względu na to, że zostałam po prostu zasypana zamówieniami na czytania indywidualne, ale właśnie ten miesiąc jednak jest szczególny i ja musiałam tutaj przygotować dla Was właśnie taki specjalny przekaz. Natomiast tutaj też chcę dodać, że to, co ukazuje się na moim kanale, też bardzo zależy od Was i od tego, czy Wy polubicie mój film, dodacie komentarz do filmu, w zależności też od ilości komentarzy i właśnie polubień, YouTube od razu, tak z automatu, wrzuca moje filmy na wyższą półkę i wtedy uruchamia się ten proces promowania kanału bez dodatkowych kosztów z mojej strony. Zatem widzicie sami, że im więcej komentarzy i im więcej polubień, tym więcej, czy bardziej ten film dociera też do nowych osób, które, jak się okazuje, zostają też moimi klientami. W ciągu tego roku bardzo dużo subskrybentów jest moimi stałymi klientami. I słuchajcie, po prostu zauważyłam, że to właśnie tak działa. Im więcej polubień i więcej komentarzy, tym więcej osób korzysta z moich usług i to nie chodzi też o, wiecie, mój serwis, ale tu chodzi o to, że w ten sposób otrzymujecie wsparcie, którego szukacie. Często słyszę, że od wielu lat, więc naprawdę wiecie w takim razie, co macie robić, aby właśnie prognozy też docierały do Was szybciej. Zatem popatrzmy teraz na kosmogram, czyli na naszą mapę nieba. To już widać na pewno kosmogram właśnie na ekranie. I popatrzmy, jak to się będzie tutaj układać. Pierwszego listopada nastąpi nów w Skorpionie. A z kolei Merkury w Skorpionie stworzy trygon z Neptunem w Rybach. Czyli tęsknota za intensywnością i głębokimi uczuciami będzie tutaj bardzo, ale to bardzo widoczna. W ciągu tego pierwszego i drugiego dnia, tak naprawdę listopada, będziemy śmielej niż dotychczas wyrażać nasze uczucia, bądź czuć, że chcemy je wyrazić. Ale i co najważniejsze, to będzie doskonały czas właśnie na taką eksplorację naszych ukrytych wymiarów, jak ja to nazywam, i takie oddanie się też czci tej naszej ciemnej stronie, czyli tej ciemności, czyli dotrzemy głębiej do naszych skrywanych uczuć i wreszcie zaczniemy się lepiej rozumieć poprzez dopuszczenie do siebie takich odczuć po prostu, jakie my poczujemy, kiedy wreszcie zrozumiemy, co tam się dzieje pod tą powłoką tej naszej psychiki. To jest jak pogodzenie się ze sobą, bądź może pogodzenie się z kimś, bądź z czymś. No i to oczywiście, że też dotyczy tego pierwszego dnia, kiedy my przypominamy sobie po prostu tych, którzy odeszli. Przede wszystkim jednak jest to zrozumienie tego, czego my nie mogliśmy do tej pory zaakceptować. Popatrzmy dokładnie,
co tworzy się na niebie podczas nowiu, no i co będzie oddziaływać na nas aż do 4 listopada. Te pierwsze 4 dni są tutaj arcyważne. Mamy Merkurego w Skorpionie, Neptun znajduje się w znaku ryb i Mars znajduje się w znaku raka i tworzą one wielki trygon tego 2 listopada, ten trygon między sobą. Następnie Pluton odbiera 2 sekstyle od Merkurego i Neptuna w wodnych znakach, a następnie, czyli 3 listopada, Merkury wkracza do Strzelca, w którym siedzi już Wenus i staje w opozycji do Jowisza w bliźniętach, jednocześnie tworząc piękny trygon z Chironem w 3 stopniu znaku Barana. Natomiast wszystkie dotychczasowe planety oprócz Jowisza w ostatnich stopniach danego znaku właśnie idą tranzytem, czyli są to ostatnie znaki tychże planet. A jak już możecie pamiętać z innych czytań, najwięcej dzieje się w naszym życiu, gdy dana planeta zmienia znak. Z kolei Mars wchodzi do znaku Lwa 4 listopada, w którym to dniu Słońce z kolei osiąga dokładny trygon do Saturna w znaku Ryb. Następnie Mars, wchodząc do znaku Lwa, robi napięciowy aspekt do Plutona, co oznacza, że przez pierwsze 4 dni listopada my możemy doświadczać bardzo kompulsywnych zachowań, a czasem niekontrolowanych postaw czy nawet słów. I tutaj ktoś mocno poczuje takie uderzenie władzy do głowy, co może dosłownie wywołać brak kontroli w tym, co czujemy, jak czujemy, co mówimy, bądź jakie podejmujemy decyzje. Zatem tutaj w ogóle my nie powinniśmy nic robić przez te pierwsze 4 dni. Żadnych działań, żadnych ważnych rozmów, żadnych inwestycji. Możemy stracić poczucie proporcji i bardzo mocno przeholować. Tutaj możemy bardzo, ale to bardzo mocno żałować naszych nieprzemyślanych kroków, a wszelkie z kolei forsowania na siłę mogą podziałać dosłownie jak wybuch bomby. Natomiast ta, wydawałoby się, destruktywna energia, i tutaj to też jest taki niezły przekręt ze strony kosmosu, bo właśnie ta destruktywna energia może z kolei umożliwić nam zupełnie, ale to zupełnie coś innego. Ta siła może pomóc nam pochłonąć, niczym wręcz jak czarna dziura, właśnie takie destrukcyjne zachowania, nawyki, uzależnienia, i konstruktywnie je ukierunkować, więc nie bez kozery to się dzieje właśnie w listopadzie, gdy jest to miesiąc, gdy rządzi Skorpion, 8 dom, a 8 dom to Mars i Pluton. Pluton właśnie to naprawdę jest właśnie ta potęga, o jakiej my naprawdę nie śnimy i nie zdajemy sobie z tego sprawy. I teraz jest właśnie czas na takie aktywne budowanie pokoju, także w naszym życiu osobistym, a wszelkie przerzucenie złości, właśnie frustracji czy negacji na właśnie transformację siebie i w sobie może naprawdę przenieść bardzo, ale to bardzo konstruktywne posunięcia i w ogóle przynieść bardzo dobre posunięcia. I uwierzcie, że wy możecie poczuć radość, że coś udało się na przykład wam pokonać. Nawet lenistwo siedzenia przed telewizorem na rzecz wyjścia na spacer, to właśnie może postawić na naszej drodze bardzo piękne doświadczenia, nawet te takie proste i zwykłe, bądź delikatne. Niemniej jednak należy tutaj pamiętać, że to jeszcze nie jest złożenie broni. Mars wejdzie w retrogradację w znak raka w grudniu, więc opozycja Pluton-Mars powtórzy się dwukrotnie do wiosny 2025. Jednak już nie będzie ta opozycja na osi rak-koziorożec, bo Pluton wchodzi z koziorożca, czyli sytuacje bez wyjścia, sytuacje niezależne od nas, ale opozycja właśnie ustawi się między lwem a wodnikiem. I mimo że to też opozycja, ale działanie z lwa i wodnika będzie dotyczyć sytuacji, gdy wybór będzie dotyczył ja kontra moja kreatywność, ja i moje dzieci, ja i moi przyjaciele. I tak sobie myślę teraz, że chyba powinnam w ogóle zrobić dla was prognozę na wejście Marsa w ogóle w ruch wsteczny, tak sobie myślę, bo Mars w raku posiedzi bardzo długo
a właśnie wchodząc w retrogradację, on wchodzi do znaku raka i posiedzi bardzo długo, jak w ogóle na tranzyty Marsa, bo właśnie aż do wiosny 2025, a to ponad 2 miesiące dłużej niż zazwyczaj. I Mars przeważnie właśnie tranzytuje 2 miesiące. I wiemy też, zwłaszcza wiedząc o ci, którzy interesują się astrologią, że Mars działa nagle i bez pomyślenia, używa emocji, przemocy i siły. Zatem tam, gdzie wasz Mars, tam możecie oczekiwać sporo zamieszania właśnie przez kolejne, no prawie pół roku, aż do wiosny 2025. Z kolei 9 listopada Wenus tworzy kwadraturę z Neptunem. Zatem wiele z nas przez ostatnie 2 miesiące mogło mieć jakieś nierealne plany, głównie dotyczące uczuć. Może naiwnie wierzyliśmy, że ta relacja się rozwinie, a tu bańka mydlana pękła i obiekt naszych uczuć rozpłynął się w powietrzu. Oraz tak samo być może mogliśmy przepuścić na coś nasze finanse, licząc, że będzie zysk. Ale dobra wiadomość jest taka, że gdy Wenus wejdzie z kolei do Koziorożca 2 dni później, czyli 11 listopada, spojrzymy na wszystko bardziej trzeźwo, i chluśniemy sobie świadomie, wręcz zimną wodą po twarzy i po głowie. I również w takim realnym spojrzeniu na nasze życie w tym trudnym miesiącu pomoże nam z kolei Merkury, który stworzy kwadraturę z Saturnem 12 listopada i przyznamy się wtedy przed samymi sobą, że popełniliśmy błąd. I po tych wielkich emocjach pierwszego tygodnia będziemy mogli mieć taką szansę, aby ocenić sytuację bardziej realistycznie i wyciągnąć właściwe wnioski. Następnie 15 listopada nastąpi pełnia Księżyca w znaku Byka w koniunkcji z Uranem i tego samego dnia również Saturn wreszcie zakończy retrogradację i wejdzie w ruch prosty. Wreszcie i nareszcie. Ja to bardzo się z tego cieszę. 17 listopada z kolei Słońce osiągnie dokładną opozycję do Urana i Merkury będzie w opozycji do Jowisza kolejnego dnia, a Słońce w trygonie do Neptuna ustawi się z kolei 19 listopada. Najważniejszym zatem wydarzeniem listopada jest tak naprawdę, pomimo wszystko, nie ten nów w znaku Skorpiona, ale właśnie wyjście Saturna z ruchu wstecznego, bo odtąd będzie on dla nas jak sygnał startowy do przyspieszonego rozwoju i to będzie wreszcie wręcz taki doskonały czas, aby dokonać długo oczekiwanej zmiany kierunku. Tutaj wszystkie nasze plany, nasze cele, nasze wcześniejsze już prawie załamywanie rąk wreszcie otworzy nam drogę do działania. Czyli co? Odezwą się pracodawcy, odezwą się firmy, do których wysyłaliśmy życiorysy, ubiegaliśmy się o pracę, odezwą się klienci, na których nam zależy, aby podpisać wspólny kontrakt, odezwą się lekarze, którzy wreszcie zaczną nas leczyć, odezwą się wszystkie działania, na które my czekamy, odezwą się wszystkie potrzebne dla naszego ruszenia do przodu aspekty, właśnie na które my czekamy. A podbije to dodatkowo jakże ważna sytuacja, bo Pluton wejdzie właśnie do znaku wodnika i wyjdzie ze znaku koziorożca. Czyli wy, kochane kozy, możecie dosłownie urządzić sobie święto niczym Sylwester i wypić za swoją odwagę, siłę, wolę walki, za upór i za wytrwałość w osiągnięciu mety waszych wszystkich planów, które dzierżyłyście w dłoni przez te ostatnie co najmniej 15 lat. Muszę wam tutaj powiedzieć, że wiele z moich klientów, koziorożców, poprzez właśnie ciężką pracę znalazły to, co manifestowały przez ostatnią dekadę. Wiele z nich wyjechało i znalazło miłość życia w innym miejscu, także serdecznie pozdrawiam te osoby, które wiedzą, o kim mówię. Założyło własny biznes w ciepłych krajach, czy poprawiło swoje zdrowie, całkowicie zmieniając swój tryb dotychczasowego życia. Zatem, kochane kozy, gratulacje! To jest wasz dzień dziecka, właśnie ten 19 listopada. Dla innych z kolei końcówka listopada będzie to czas, gdy nie będziecie się już wahać dłużej na skrywanie tego, co wam leży na sercu. Śmiało podejmujcie działanie. Jakość czasu tutaj wymaga przyjęcie nowego kierunku życia. Pluton w wodniku pomoże wam na pewno na nowo zdefiniować, co znaczy być człowiekiem
właśnie w nadchodzących latach i dekadach, zarówno jako jednostki, ale i właśnie jako zbiorowość. Czyli zbiorowość to też dotyczy na przykład rodzin, prawda, że istnieje tutaj wielka szansa na to, żeby wreszcie na przykład się pogodzić i stworzyć właśnie tą rodzinę, o której tak bardzo marzycie. I tak naprawdę to, jakie wydarzenia będą mieć miejsce w dniach wokół pełni Księżyca, czyli dokładnie w połowie listopada, one mogą dać nam przedsmak tego, o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę, czyli o co mi tak naprawdę chodzi, co ja chcę tak naprawdę osiągnąć, czego ja chcę w moim życiu, co jest dla mnie najważniejsze, w jakim ja kierunku zmierzam, no czyli jak ja to zawsze mówię, quo vadis domine. I to właśnie jest taki najlepszy prezent dla nas wszystkich tak naprawdę, bo wreszcie jasno zobaczymy rzeczywistość otaczającą nas, rzeczywistość i siebie w niej właśnie w samym centrum. No a słuchajcie, no mieć świadomość tego, czego tak się chce naprawdę w życiu, czyli mieć świadomość tego, czego chcemy w naszym życiu, co jest naszym celem, kim my jesteśmy i do czego zmierzamy, no to jest chyba jeden z największych darów, jakimi możemy być obdarowani. Świadomie docierać do obranego celu. Zatem popatrzmy w takim razie, co kosmos i przeznaczenie ma za specjalny przekaz dla znaków zodiaku i w tej części czytania, w tym filmie, spojrzymy na trygon wody, czyli rak, skorpion i ryby. I zaczniemy od raka. U Was znów skorpionie dotknie sfery piątej, czyli Waszych dzieci i wszelkiego rodzaju kreatywności. Sfera piąta, czyli mówimy o domu piątym. Dla Was, raki, może się tak zdarzyć, że kłótnia z dziećmi albo pchnie sprawy do przodu i to, wiecie, to może być jakaś konkretna rozmowa z dorosłymi dziećmi również. Więc albo pchnie sprawy do przodu, albo wyłożycie kawę na ławę i padną tutaj bardzo konkretne słowa. No i to z obu stron tak naprawdę. Może to Wam również dostanie się parę gorzkich słów prawdy, ale ponieważ Nów tworzy piękny trygon do Waszych słońc, więc ja stawiam na łzy szczerości, łzy radości oraz być może nawet wzruszenia, że ktoś przełamie wreszcie jakieś milczenie. A że Pluton ustawia się naprzeciw Waszych słońc oraz Saturn również tworzy silny trygon, więc tutaj mogą następować jakieś pogodzenia, bądź wiele zależeć będzie od starszych członków rodziny tak naprawdę. Natomiast dla samotnych może wreszcie ktoś odważy się wyznać Wam uczucia i sprawy ruszą do przodu. Wyjście Saturna ruchem prostym 15 listopada, czyli o tym tutaj mówię, czyli albo to Wy wreszcie opowiecie o swoich prawdziwych uczuciach i to też dotyczy par i sprawy naprawdę mogą ruszyć do przodu na bardzo trwałym gruncie. I również to dotyczy się osób bardzo samotnych. Również Wasze pomysły i wszelkiego rodzaju kreatywność może bardzo konkretnie się teraz uziemić, czyli pomysły zaczną się realizować. Natomiast, słuchajcie, jak popatrzymy na karty, mamy bardzo konkretną, jak też nie na Was, mocną energię chęci działania. Bo raki tak naprawdę to nie do końca tak lubią przewodzić, bym powiedziała. Natomiast tutaj bardzo mocno podkreśliła nam się energia ognia. Same buławy mamy tutaj w układzie kart. Dziewiątka buław, czy królowa buław i cesarz, czyli ktoś może o Was konkretnie zawalczyć, bądź to Wy będziecie właśnie tak nietypowo jak na Was konkretnie walczyć w rodzinie. Z kolei ostateczne słowo będzie należało do płci męskiej. Sprawy zostaną rozwiązane tylko i wyłącznie w obrębie rodziny. Czyli wiele z Was może po prostu zdecydować, że te sprawy zostają tylko między nami. I będzie tutaj silna konsolidacja sił, aby tajemnice bądź jakieś, no powiedzmy, trudne wydarzenia, bądź niesmaczne wydarzenia, bądź zaskakujące wydarzenia nie wydobyły się spoza Waszego kręgu. Karta cesarza dobitnie wskazuje, że będziecie silnie bronić swojej prywatności. Ten problem również, a co za tym idzie jego rozwiązanie, bardzo Was z kolei do siebie zbliży, tak jak nigdy dotąd. I tutaj mam na myśli nie tylko małżeństwa, ale mam na myśli partnerstwa i również mam na myśli tutaj rodziny.
połączenie królowej buław i cesarza to jest zgodna i szczera w uczuciach rodzina, a samotni właśnie z kolei wreszcie zawalczą o swoje relacje konkretnie, wyrażając swoje prawdziwe uczucia, bądź to wy je usłyszycie od ważnych osób, z którymi co dopiero się na przykład zaczęłyście spotykać. Natomiast no, bardzo, bardzo samotne osoby postanowią zainwestować w siebie i zacząć konkretnie działać w kierunku poszukiwania partnera dla siebie. Królowa buław mówi o chęci bycia zauważonym rakiem, a cesarz mówi, że ktoś taki od razu zwróci na was uwagę. A dla kobiet karta cesarza to zawsze właśnie ten docelowy partner. Jako kartę rady macie kartę honeysuckle, czyli widziokrzew. Jest to roślina, która przede wszystkim rośnie w lesie i znana jest z tego, że najpiękniej kwitnie ze wszystkich roślin tak naprawdę, ale przede wszystkim, że najpiękniej, kwitnie wtedy, gdy pnącze dzięki swojej wytrwałości i właśnie przyczepnej naturze nadaje jej symboliczne znaczenie oddanego uczucia. W języku kwiatów wiele roślin ma zarówno pozytywne, jak i negatywne znaczenie. Natomiast widziokrzew jest jedynym, który ma tylko i wyłącznie pozytywne znaczenie. To jest słodycz, to jest szczęście, to są więzi miłości, to jest odporność i uczenie się miłości. Jak dobrze go posadzimy, to po zadomowieniu się widziokrzew może pozostać stałym elementem na przykład w naszym ogrodzie, czy na przykład na naszym balkonie. I uważa się, że jeśli pozwolimy mu rosnąć na przykład wokół wejścia, ochroni dom i jego mieszkańców. Dlatego też stał się również symbolem domowego szczęścia. Ten cytat, tutaj pochodzący od Williama Szekspira, mówi właśnie, ja tutaj nie będę tego tłumaczyć tak dosłownie, bo do tłumaczenia cytatów Williama Szekspira, no to potrzeba drugiego poety, ale te słowa mówią coś mniej więcej jak: owinę cię w ramionach tak samo jak widziokrzew oplata się wokół. Może nie zabrzmiało to zbyt romantycznie z moich ust, ale mniej więcej tak to mogłabym przetłumaczyć. Zatem dla was, raki, jest tutaj przekaz, aby pokazać się z jak najlepszej strony w relacjach, które są najbliższe waszym sercom. Nawet dobrze ugruntowane więzi potrzebują, aby pielęgnować no, nadal te uczucia, no bo wymagają one uważnej troski, aby mogły się rozwijać. Tutaj tylko życzliwie wypowiedziane słowa prawdy mają potężną siłę do utrzymania was nadal razem, a dla samotnych to informacja, że jak pokażecie się z odpowiedniej strony, bez tego strachu i lęku, to partner, właśnie cesarz, zaopiekuje się wami szczerze i oddanie. Z kolei na pozycji karty przestrogi pojawiła się nam karta wyroczni zatytułowanej Jabłka. Na pewno wszyscy znamy bajkę o królewnie Śnieżce, która no, zjadając zatrute jabłko od złej macochy, która no, udaje staruszkę, zapada się w głęboki sen. Ta historia tak naprawdę, muszę wam powiedzieć, istniała na długo, niż Walter Disney stworzył no, o tym animowaną bajkę. Natomiast tutaj ta karta mówi wam, że nie wszystkie rzeczy zawsze są takie, na jakie wyglądają, więc czasami na przykład, zanim coś no, powiecie, może warto poczekać, zwłaszcza przez te 4 dni listopada, poczekać, aż sprawy same się tutaj trochę rozwiążą, tak naprawdę. Ta karta również mówi, ma taki przekaz tutaj, że czasami nasz największy wróg kryje się za maską Zbawiciela, także warto się rozejrzeć wokół również. Być może ktoś udający naszego przyjaciela wciąga was w pułapkę.
Zatem ta karta jest dla Was takim jasnym ostrzeżeniem, aby właśnie w listopadzie, a zwłaszcza, jeszcze raz to podkreślę, w tych pierwszych jego 4 dniach, gdy na niebie tworzy się ta mieszanka wybuchowa, karta, zobaczcie, ma numer 4, aby zatrzymać się przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących kogoś właśnie lub takiego siłowego rozwiązania sytuacji. Nie znacie jeszcze wszystkich faktów, kochane raczki, i teraz podjęte decyzje pod wpływem emocji, zwłaszcza gdy są w to wciągnięte jeszcze starsze osoby, mogą być tutaj nieodwracalne. Uwierzcie, że prawda wyjdzie na jaw i nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Również to ktoś Wam z kolei może przyznać się do czegoś, czego Wy się nie spodziewacie. Natomiast jako wiadomość specjalna, właśnie w tym listopadzie tutaj dla Was, to jest karta królika, a królik to jest żywioł ziemi. Saturn, władca znaków ziemskich, który siedzi z kolei w znaku ryb, tworzy piękny i mocny trygon do Waszych słońc i bardzo właśnie ten żywioł ziemi dobrze działa z energią wody, a żywioł wody to jest Wasz żywioł. Ta karta zatem mówi nam i Wam, żeby zachować wszystkie tajemnice, zachować wszelkie plany, które chcecie realizować, zachować wszystkie przyszłe działania tylko i wyłącznie właśnie dla siebie lub właśnie te takie niespodziewane wydarzenia w kręgu własnej rodziny, nie dzielić się z tym na prawo i lewo pod wpływem emocji, tylko przeczekać ten trudniejszy moment, czy właśnie nie dzielić się swoimi obawami, właśnie być może ze strachu i lęku o przyszłość. Im mniej słów, tym więcej zostaje energii na działanie. Tutaj w opisie tej karty jest bardzo taki ciekawe spostrzeżenie. Królik wie, że na przykład jest bardzo smakowitym kąskiem dla wszelkiego rodzaju drapieżników typu orzeł, jastrząb. Zatem jak ten królik będzie wciąż o tym myślał, że każde wyjście z nory, to jest strach przed swoim przeciwnikiem, więc jak będzie o tym mówił i mówił, myślał i myślał, że boi się tego jastrzębia czy orła, bo ten go zje, to prędzej czy później tak się właśnie stanie. I ten strach właśnie jest Waszym największym wrogiem. Bać się o przyszłość, bać się o wieczną samotność, bać się o finanse, bać się o stabilność rodziny, czy bać się wyrazić swoje prawdziwe uczucia. Zatem podczas nowiu w Skorpionie oraz właśnie po wyjściu Saturna, przede wszystkim w ruch prosty, Wy, raki, pokonajcie ten strach poprzez właśnie świadome spojrzenie na to, jak myślicie, jakich słów używacie, w jaki sposób formułujecie swoje marzenia i w ten sposób odkryjecie źródło Waszego niepowodzenia po to, aby właśnie zmienić je w takie życie, jakie tylko chcecie. W tym przede wszystkim może właśnie pomóc Wam Saturn, ruszając w ruch prosty, gdy wciąż będzie tworzył potężny trygon do Waszych słońc aż do lutego 2025. Zatem, kochane raczki, bierzemy zeszyty, długopisy i piszemy dokładnie to, co mówimy, co chcemy osiągać i widzimy wtedy, pisząc to, prawda, czego my się boimy, czarno na białym, kim jest właśnie ta staruszka, która podaje Wam te zatrute jabłka. U Was, Skorpiony, bardzo, bardzo ważny czas, bo nie dość, że ten nów rozpoczyna miesiąc, to jeszcze to jest też czas Waszych urodzin, począwszy od końca października. Tenże nów dotyka Wasz pierwszy dom, a Waszym znakiem rządzi Mars i Pluton. Zarówno Mars, Pluton, jak i Merkury oraz również Neptun tranzytują dosłownie ostatnie stopnie w swoich pozycjach. I jednocześnie ten nów robi piękny trygon do Saturna w znaku ryb, co oznacza, że dla Was okres nowiu może dotknąć bardzo głębokich obszarów Waszych emocji, na które nawet Wy możecie nie być przygotowane. Saturn w znaku ryb idzie przez Wasz dom piąty. Przypominam, że jest to czytanie ogólne. Więc tutaj sprawy też będą dotyczyć dzieci i zwłaszcza tych starszych i tych, które już mają za sobą jakieś przejścia życiowe.
mogą wyjść ukryte jakieś żale czy jakieś pretensje, no, z którymi będzie Wam się teraz bardzo ciężko oswoić jako rodzice. Ten wychodzący z Waszego znaku Merkury z kolei i wchodzący do Waszego drugiego domu może znaczyć, że być może dzieci poproszą o pomoc finansową. Zarówno Saturn w znaku ryb, jak i Merkury wchodząc do znaku strzelca są w znakach podwójnych, więc będzie tutaj potrzebna jakaś zmiana strategii. To może z kolei Was wywołać bardzo silne takie reakcje emocjonalne, z którymi możecie sobie nie poradzić, bądź nawet z których Wy możecie nawet nie zdawać sobie sprawy, a dodatkowo przez ten pierwszy tydzień listopada ta amplituda emocji będzie właśnie niczym taka sinusoida. I jeżeli aspekty w Waszych kosmogramach natalnych od Saturna i Księżyca są pozytywne, to będzie tutaj uczucie zrozumienia, takiej otwartości, chęć wsparcia i uspokojenia tych Waszych pociech. Natomiast jak są obecne trudne aspekty, to połowa miesiąca może być mieszanką tendencji do emocjonalnych wybuchów, może dojść też do jakichś konfrontacji na linii właśnie dzieci-rodzice. Również w relacjach nieformalnych może to nie być łatwy czas, trzeba będzie włożyć wiele wysiłku, żeby ustabilizować sytuację na nowo. Natomiast dla samotnych ktoś z przeszłości może się pojawić, a że mamy energię nowiu, to tym razem może się coś potoczyć zdecydowanie pomyślniej i dawać dobry potencjał na przyszłość. Pamiętamy, że nów to zawsze początek, więc tutaj możecie nawet same być zaskoczone tak naprawdę tym, co się będzie działo. Te z Was, natomiast które wkładając bardzo dużo wysiłku na rozwój zawodowy, jak i, no, i te osoby pracujące na etacie, listopad będzie korzystnym miesiącem, czyli pomysły będą miały szansę się zrealizować. Natomiast wiele z Was naprawdę zacznie myśleć, jak wreszcie pozbyć się tych wszystkich zaległości finansowych i jak tutaj zacząć zarabiać jakieś dodatkowe pieniądze. A jako że Saturn wreszcie wchodzi w ruch prosty po tych czterech ostatnich trudnych miesiącach, to będzie to czas bardzo takiego praktycznego podejścia do tych spraw. Otrzymacie od tegoż nowiu właśnie siłę, odwagę, żeby właśnie nareszcie stanąć twarzą twarz z przeciwnościami losu. Dobrze się będą tutaj układać stare, sprawdzone małżeństwa, spotkania rodzinne mogą przynieść wiele radości, a przy tym będziecie też unikały zbędnych wydatków. Natomiast ogólnie wyjście Saturna z retrogradacji, przy tym Saturnie w znaku ryb do Waszych słońc, to jest czas, gdy będziecie szukały wsparcia i porady u starszych członków rodziny, albo to do Was zwrócą się być może Wasi wnukowie czy młodsi koledzy z pracy o jakąś właśnie radę. Natomiast karty, jak popatrzymy na karty, jakże pięknie tutaj się nam pokryły właśnie z tą prognozą astrologiczną. Mamy kartę gwiazdy, królowa buław i księżyc, czyli jak nic wyjdzie wreszcie dotychczasowa relacja na światło dzienne i będziecie szukać w rozmowach wspólnych wniosków, czy warto wejść w coś trwałego. Mam wrażenie, że około pełni w listopadzie tutaj się bardzo dużo rzeczy wyjaśni. Natomiast jak nic, widać tutaj, że niektóre zajęte skorpiony będą chciały uciąć sobie jakiś baśniowy romans, który tym razem może dać Wam o wiele więcej, niż się spodziewałyście. Także naprawdę, słuchajcie, może się tutaj to skończyć nie tak, jak sobie to wyobrażacie. Naprawdę, słuchajcie, możecie wpaść jak śliwka w kompot, także uważajcie, z kim wchodzicie w romans, bo będzie tutaj naprawdę, ale to naprawdę bardzo romantycznie. Królowa buław i księżyc to jak nic, miłość gdzieś sekretna, tajemna, gdzieś właśnie pod osłoną nocy. I od razu uprzedzam, że tak jak powiedziałam, możecie wpaść jak śliwka w kompot, ale nic trwałego z tego nie będzie, więc naprawdę słuchajcie, jak Wy nie chcecie rozbić sobie małżeństwa, albo jak naprawdę nie potraficie w miarę takiego rozsądku wycofać się w odpowiednim czasie z romansu, to naprawdę bardzo proszę uważać, bo ten romans pomimo wielkiej chemii trwały nie będzie,
Ale tak jak mówię, to może być zupełnie coś innego niż dotychczas. Gwiazda to jest znak wodnika, a księżyc to znak raka. Zatem no jak nic, piękny, ciepły, ale tylko i wyłącznie romans. Zatem naprawdę uważajcie na wszelkie relacje uczuciowe, bo potem mogą być naprawdę albo łzy, a co gorsza rozwody. Również ktoś może Was obserwować i może nawet spróbuje się odezwać, natomiast dla samotnych jest tutaj przekaz, żebyście wreszcie uwierzyły w siebie. Saturn w ruchu prostym gwarantuje teraz, że wiara czyni cuda i uwierzcie, że możecie kogoś spotkać na Waszej drodze, kto może zatrzymać się na dłużej. Jako karta rada wyszedł nam kwiat powojnika. To jest roślina pnąca się o bardzo oryginalnych kwiatach i został no tak ochrzczony przez botaników jako nazwa Altana Dziewicy na cześć królowej Elżbiety I, czyli królowej matki świętej pamięci Elżbiety II Wielkiej, czyli królowej Wielkiej Brytanii, która rządziła, jak wiemy, ponad 70 lat. Kwiat zaczął być później kojarzony właśnie z taką inteligencją i pięknem umysłu właśnie królowej matki. Jest też znany pod nazwą radość podróżnika, co oznacza, że wyjście właśnie do ludzi przynosi bardzo dużo szczęścia. Zatem dla Was, kochane skorpiony, na czas nowiu w Waszym znaku, ale i też właśnie na wyjście Saturna z retrogradacji jest tutaj wiadomość, żebyście zaczęły ugruntowywać Wasz plan bądź plany i trzymać się tym razem bardzo mocno Ziemi, a Saturn, pomimo tego, że jest znaku ryb, jednak jest to patron ziemskiego trygonu, prawda, czyli ziemskiego żywiołu. Dzięki Waszej wiedzy i doświadczeniu życiowemu, które teraz zaczynajcie rozszerzać właśnie poprzez nowe doświadczenia, a zobaczycie, jak Wasz duch uniesie się właśnie na nowe wyżyny, czyli jak to przetłumaczyć po polsku, czyli że macie wielką szansę poznać osoby o pięknych umysłach na Waszych drogach, jeżeli po prostu wyjdziecie z domu. Jako karta ostrzeżenia pokazała się nam karta intuicji, którą to Wy się bardzo mocno charakteryzujecie. I również od wieków Wasza intuicja jest znana astrologom jako jedna z Waszych supermocy. Moim zdaniem tylko chyba rak i wodnik jeszcze ma bardzo silny taki zmysł przeczuwania wydarzeń, nadchodzących wydarzeń, ale Wy jesteście po prostu no, nie do pokonania. Zatem Wy znajdziecie podczas nowiu oraz w listopadzie odpowiedzi na Wasze wszystkie pytania bez pomocy właśnie żadnych osób zajmujących się ezoteryką. I jak potraktować to jako ostrzeżenie? Ja może trochę wprowadzę Was w znaczenie tej karty. W Waszych uczuciach Wy możecie znaleźć odpowiedzi na wszystko, począwszy od tego, co na przykład jeść, jak się ubierać, po to, czy powinienem pójść na tą randkę, komu możecie zaufać i tak dalej, i tak dalej. Wasza intuicja jest zawsze w 100% sprawna i oferuje Wam mądrość i wskazówki w postaci tego, co Wy czujecie. Czyli Wy, skorpiony, współpracujcie z Waszym ego, czyli Wasza intuicja jest Waszym kierowcą, a Wasze ego jest samochodem, czyli oba są potrzebne tak naprawdę, aby dotrzeć do celu. Zatem przestrogą tutaj jest, aby wsłuchać się w siebie, a nie patrzeć na sprawy czy osoby, no tak racjonalnie, czyli cokolwiek Wy poczujecie, tak właśnie jest. Czyli karta jest ostrzeżeniem, żeby nie wątpić w swój wewnętrzny głos. Jest tak, jak Wy czujecie, to co teraz robicie jest słuszną drogą, nawet jak jest to no, kompletnie obca Wam wizja. Karta ostrzega przed tymi, którzy będą na przykład krytykować Wasz sposób na rozwiązanie tej sprawy, bądź na przykład postawieniem ultimatum. Nie słuchajcie innych, tylko właśnie siebie. Natomiast jako wiadomość specjalna wyszła nam karta czerwonej mrówki. Wiecie, która to jest. To jest ta mała czerwona, co jak ugryzie, to po prostu tak piecze i potem strasznie swędzi, prawda? Więc ta mrówka, słuchajcie, należy do energii ognia. Zatem to Wy jesteście panem, paniami sytuacji,
Zatem nie zalewajcie ognia tym waszym emocjonalnym, wodnym żywiołem, który rozpala wam wasze zmysły. Wiadomość specjalna mówi o tym, że wyduście z siebie energię do działania, żeby wrócić właśnie do równowagi emocjonalnej i na przykład, gdy wyjdziecie na spacer w samotności, to w tej ciszy właśnie spotkania ze sobą dokładnie zobaczycie, jak należy zacząć działać. Czyli wejście na przykład na spacer gdzieś na cmentarną aleję tego 1 listopada w tej właśnie ciszy, takiej zadumie pośród tych światełek migających, naprawdę możecie bardzo, ale to bardzo dużo zobaczyć. Kiedy my bowiem mamy w sobie równowagę, to mamy siłę do działania, natomiast jak wchodzimy w energię na przykład obmawiania czy w energię plotkowania, tracimy właśnie tą mocną energię ognia na podążanie za sobą. Tracimy tą właśnie mocną energię ognia poprzez to, że podążamy za innymi, nawet jak to nie jest to, czego my tak naprawdę chcemy, czy na przykład z kim chcemy być, prawda? Czyli nie pakujcie się w relacje tylko dlatego, że jesteście same, albo że na przykład wasze dzieci będą tupać nogą, czy wasi partnerzy będą was w jakiś tam sposób powiedzmy terroryzować czy szantażować. Tutaj złamanie zasady takiego codziennego waszego postępowania właśnie przynosi uwolnienie. Więc dla mnie, tak osobiście, jeżeli mogę tutaj tak dosyć mocno podkreślić to, co ja czuję, to wygląda mi to, że ta wiadomość specjalna tutaj jest jako pojawianie się jakiejś energii plotek czy energii obmawiania albo was, albo to wy będziecie uczestniczyć w jakiejś grupowej społeczności, która nic innego nie robi, tylko zajmuje się na przykład energiami i problemami innych osób. Wyjście z takiej grupy, czyli właśnie ze stada tych osób, czyli właśnie tak jak widzimy tutaj na tej karcie, uwolnienie się z tej grupy mrówek, prawda? Daje wam nie dość, że spokój taki emocjonalno-duchowy, to jeszcze wzmacnia w was taką dyscyplinę zajęcia się sobą i właśnie waszymi planami, waszymi rodzinami i waszymi wszystkimi planami, również waszym zdrowiem. Czyli skorpiony, to towarzystwo trzeba jak najszybciej opuścić. Ryby, u was w skorpionie dotyka waszego 9 domu. Przypominam, że mówimy o czytaniu ogólnym. Zaś Saturn wchodzi w ruch prosty z domu 1. Czyli jak nic poczujecie w listopadzie chęć oderwania się od jakiejkolwiek rutyny, zatem dla was to jest najlepszy czas na podróż gdzieś w jakieś egzotyczne kraje nad wielką wodę, bo tam nie dość, że możecie poznać kogoś interesującego, Saturn w waszym znaku to możliwość spotkania kogoś właśnie z zagranicy i to starszego, kogoś kto ma ustabilizowane życie nawet jako singiel czy rozwodnik bądź wdowiec i to dotyczy obu płci oczywiście, a że mamy tutaj również punkt szczęścia przy tym nowiu właśnie, punkt szczęścia stoi tuż przy Saturnie, więc naprawdę będziecie miały dużo szczęścia podczas właśnie podróży zagranicznych. Niejednej rybie ten nów może przynieść zmianę spojrzenia na wiele spraw, tym bardziej, że właśnie Saturn w połowie miesiąca rusza do przodu. Zatem ja bardzo mocno zachęcam was do działania na rzecz wyjazdów, właśnie podróży zagranicznych, tym bardziej, że z kolei Mars wychodzi ze znaku raka z waszego domu 5, czyli nie jeden taki krótki romans może nagle w ciągu najbliższych 3 do 5 miesięcy właśnie na takim wyjeździe przerodzić się w coś naprawdę trwałego. Piękne trygony odnowił w Skorpionie, i Saturna ze znakiem szczęścia w waszym znaku oraz trygon do Neptuna i Marsa. Jakaś naprawdę potężna chemia może tutaj wybuchnąć, potem oczywiście się spakujecie, będzie miło co wspominać, przede wszystkim te rozkosze po powrocie, a tu nagle pod koniec roku czy na początku 2025, gdy Mars właśnie wróci ruchem retrogradacyjnym w grudniu do znaku raka i stworzy piękny trygon do waszych słońc, tenże kochanek, bo Mars to jak nic mężczyzna, ale oczywiście mówimy tutaj o obydwu płciach,
Zatem ten Mars stworzy ruchem retrogradacyjnym piękny trygon do waszych słońc, więc nagle ta osoba może znów się pojawić w waszym życiu i końca romansu widać nie będzie. To może być naprawdę ktoś starszy, czuły i właśnie stabilny życiowo, tak jak wspominałam, może po rozwodzie, a jednocześnie no, taki tajemniczy i bardzo pociągający. O umiejętnościach kasanowych tutaj już nie będę mówić, bo pewnie YouTube by mnie zablokował, więc może to być naprawdę bardzo, bardzo ktoś ciekawy, kogo wy możecie poznać na wyjeździe zagranicznym, a do którego nie będziecie w ogóle tak poważnie podchodzić, a jednak tak się właśnie może zdarzyć, że ten ruch retrogradacyjny Marsa spowoduje, że nawet jak wymienicie się kontaktami, nie będziecie do siebie pisali przez, no kontaktowali się przez parę miesięcy, tutaj właśnie pod koniec roku, początek 2025, tutaj może naprawdę coś was pięknego zaskoczyć. Zatem ryby, szukamy tak zwanych last minute i wylatujemy w listopadzie na jakieś rajskie plaże. Natomiast karty dobitnie pokazują, jak bardzo potrzebujecie zmiany w podejściu do wielu spraw w waszym życiu, gdzie prym z kolei wiedzie karta śmierci. No powiem wam, że chyba nikt dawno w tych moich tutaj czytaniach nie miał tak pasującego układu w ogóle kart na miesiąc panowania Skorpiona. Nie dość, że Nów jest właśnie w Skorpionie, to jeszcze karta śmierci, która rządzi Skorpionem. No więc mamy w ogóle układ w układzie tutaj. No i też mamy same karty mieczowe. No zatem jak nic, zamiast emocji wy zaczniecie właśnie używać intelektu oraz takiego racjonalnego myślenia. Czyli ewidentnie wejście Saturna w ruch prosty zainicjuje zmianę w waszej dotychczasowej postawie. Nie tylko właśnie w listopadzie, ale i też na dalszą drogę. Przyczyni się to do tego z kolei właśnie ten Nów Skorpiona 1 listopada. Tak naprawdę od tego Nowiu tutaj się wszystko może zacząć. Widać tutaj u was taką nieuchronność pojawienia się nowego porządku, który zastępuje właśnie te przestarzałe, jakieś wasze nieaktualne koncepcje myślenia. Wyciągniecie topór wojenny i zrobicie tak naprawdę ze sobą porządek. Bardzo mocne postanowienia tutaj wyjdą i no, w każdym aspekcie waszego życia będziecie naprawdę odcinały pewnego rodzaju niepotrzebne dodatkowe płetwy, że tak to nazwę. Rodzinne dyskusje wreszcie staną się faktem, a że mamy w układzie właśnie tylko miecze, no to bardzo mamy tutaj konkretny przekaz. Zatem postawicie sprawę bardzo jasno i nie dacie się zbić byle czym. Samotne rybki pożegnają niezdecydowanych i jakiś pomysł może całkowicie zmienić front waszego działania. To też może na przykład doprowadzić do sytuacji, gdy powiecie sobie dość tego płakania i narzekania, użalania się nad sobą. Koniec właśnie z takim życiem. Sprawy zawodowo niosą to samo. Tutaj będzie ostra walka o swoje, ostra walka o klienta, ostra walka z konkurencją i to wszystko przynosi wam olśniewające zwycięstwo, nawet jak właśnie trzeba będzie pływać po trupach, tak bym to powiedziała. Piątka mieczy gwarantuje zwycięstwo, nawet jak będzie trochę nieuczciwie, ale bądźmy tutaj szczerzy, białe kłamstwa jeszcze nikomu nie zaszkodziły tak naprawdę. Popatrzmy, co wyszło dla was na pozycji karta rady i mamy tutaj pięknego fiołka. Botanicy nazywają fiołek kwiatem skromności, ponieważ ukrywa swoje delikatne płatki blisko ziemi, właśnie pod tymi sercowymi liśćmi. W starożytnej mitologii greckiej kwiat ten symbolizował skromność Artemidy i lojalność jej towarzyszek, czyli fiołek był często używany właśnie też w sztuce religijnej, bo oznaczał pokorę i czystość. Mówi się, że fiołek rozkwitł, gdy Archanioł Gabriel oznajmi Maryi, że urodzi Syna Boga. Zatem dla was jest tutaj rada, że wasze pomysły, kreatywne myślenie, nawet wasze marzenia, wszystko to, co skrywacie w sobie, bojąc się, że to tylko jakieś bajanie, jakieś piaski na lodzie, no, że to wszystko jest, prawda, niemożliwe, a to właśnie wszystko jest realne do zdobycia, do poprawy życia, do osiągnięcia szczęścia, gdy właśnie zaczniecie działać małymi krokami, ale bardzo, bardzo konsekwentnie.
Czyli karta radzi, żeby zacząć od pracy nad sobą, żeby przyciągnąć obraz tych waszych pomysłów. Natomiast na przykład dla osób zaczynających nowy biznes, po tej właśnie retrogradacji Saturna jest wskazanie, czyli w połowie miesiąca, czyli od połowy miesiąca tak naprawdę, że zacznijcie od małych nakładów i jeżeli zaczniecie właśnie od takich małych nakładów, wasz interes, wasz biznes będzie się powoli rozrastać. Nie wkładajcie też od razu wielkich sum w inwestycje, tylko właśnie stopniowo i to samo w pracy na etatach czy też w uczuciach. Do celu małymi krokami. To również tyczy się osób będących na emeryturze. Cokolwiek chcecie wdrażać w wasze życie i chcecie poprawy w wasze życie, zacznijcie małymi krokami, na przykład zmieniając waszą codzienną rutynę. Jako karta ostrzeżenia wyszła nam karta magicznych świecy. Natomiast zanim zacznę interpretację, to na co tutaj zwróciłam uwagę, to to, że karta ma numer 9, a nów w Skorpionie u was wychodzi właśnie w domu 9. No zatem znów jak nic jest tutaj wskazanie, żeby wyjechać gdzieś w jakiś ciepły, mało zaludniony zakątek świata, może niech to będzie właśnie jakieś spa, może, i oddać się takiej magii światła ze świec. Zatem jak odebrać tą kartę jako ostrzeżenie? No ano tak, aby nie tracić wiary, nie popadać w pesymizm i stagnację, wierzyć, że nie jesteście same. Po drugie, nie bawcie się w jakieś rytuały, które można na przykład, nie wiem, gdzieś zakupić w jakichś sklepach w internecie, czy w jakieś gotowe formuły. Nie używajcie też magii do osiągnięcia celów, nie bawcie się w rzucanie klątw, czy innego rodzaju rytuały, które rzekomo mają wam ułatwić życie. Również możecie wyraźnie odczuć ostrzeżenia od waszych przodków, od dusz zmarłych, właśnie wam najbliższych, aby nie wchodzić w pewne relacje, nie ciągnąć czegoś też, co wam nie służy. Możecie wręcz mieć fizyczne znaki, widoczne gołym okiem, ostrzegające was przed właśnie tymi waszymi nieprzemyślanymi, dziwnymi decyzjami dotyczącymi na przykład, jak tu przywołać miłość, jak tu zaczarować aurę, żeby otrzymać tą pracę, co tu zrobić, co tu wrzucić do tego gara, prawda, żeby po prostu osiągnąć tutaj moje cele. Wasi przodkowie, uwierzcie, widzą was i wasze prośby zostaną wysłuchane, czyli na przykład około nowiu, jeżeli będziecie odwiedzać cmentarze i będziecie odwiedzać waszych bliskich, poproście ich o pomoc. Oni naprawdę bardzo chcą wam tutaj pomóc i widzą, że wy potrzebujecie wsparcia i pracują nad tym, żeby wam pomóc. Także nie bójcie się, że zakłócacie im porządek czy spokój. Nie bójcie się tego, bo tak wcale nie jest. Oni tylko czekają, jeżeli wy szczerze poprosicie, to pomoc będzie. Saturn, wchodzący w ruch prosty, zakończy pierwszy etap waszych trudnych, ostatnich przeżyć. Wasze intencje zrealizują się, zmaterializują się właśnie w odpowiednim dla was czasie. Teraz ta karta właśnie przestrzega was przed pochopnymi, nieprzemyślanymi bądź pod wpływem emocji działaniami. Poczekajcie przede wszystkim do waszych urodzin i gdy przyjdzie czas, zaczniecie działać. Natomiast jako przekaz specjalny ukazał się znów pięknie, jak na to czytanie, nietoperz. A to znów jakże potężny przekaz, no bo no nie dość, że w układzie kart Tarota mamy same miecze, czyli żywioł powietrza, to nietoperz również reprezentuje żywioł powietrza. Czyli dosłownie przekaz tej karty mówi, że śmierć wyzwala was z ciemności i prowadzi do odrodzenia. Nietoperze, jak może wiecie, doskonale widzą w ciemnościach i są też władcami takiego subtelnego spojrzenia i czucia. Czyli tutaj ewidentnie coś się kończy, zamyka się jakiś bolesny, trudny, pełen ciemności i bólu rozdział, zamykają się już pewne drzwi i to już na zawsze. Saturn, wchodząc w ruch prosty, zsyła wam nietoperza, który zachęca was do pójścia naprzód. Już za chwilę nastanie świt, kochane rybki, nowy początek dnia i już nic i nikt nie cofnie tego czasu, więc już nie wrócicie do przeszłości, czyli nareszcie ten etap już macie za sobą.
Także listopad, jak widzicie, jest tutaj bardzo, ale to bardzo przełomowym miesiącem, bo jest to czas akceptacji, adaptacji i takiego wpasowania się w nowe życie. I gdy Saturn ruszy do przodu właśnie tego 15 listopada, gdy te z Was, które zdecydują się na wyjazd właśnie nad to ciepłe morze, wstańcie rano, popatrzcie na wschód słońca i wyobraźcie sobie, jak budzi się Wasze nowe, jakże piękne, jasne i to błogosławione, szczęśliwe życie.